Dzień dobry. Robiłem takie małe doświadczenie. Chciałem, bo ponieważ nie zajmuję się bardzo polityką, tylko obserwuję, jak się steruje masą ludzką. No, teraz w tej chwili Tusk przejął władzę i przejął również telewizję. Ma wpływy w TVN, TVP Info. Nie wiem właśnie, jak Polsat się do tego odnosi, bo ja też nie widzę nic w żadnych tych obrazach protestów z Warszawy. Żaden ten kanał, obecnie jest godzina 16 i proces się zaczął, nie ma żadnych migawek, kompletnie nic. Czyli po prostu w ten sposób tak się ogranicza dojście do informacji. I po prostu ludzie, na przykład starsi, nie wiedzą, jak pójść na Republikę na YouTube, bo po prostu mają z tym trudności, to oni w ogóle nie wiedzą, co tam się dzieje w Warszawie, prawda? Bo tutaj są jakieś wywiady. Ja rozumiem, bardzo istotna informacja o prezydencie, który odnosi się do małżonek osób skazanych, posłów skazanych. No to jest istotne, prawda? Ale jeżeli mamy godzinę już po 16 i nie ma żadnej informacji z manifestacji, no to już jest terror, nie? Terror niesamowity, bo pamiętam w komunie, jak był okres, to jak pokazywano na przykład Pytają dziennikarze na protesty, początek to Pruwa, zadajmy określano pytania je jako Mateuszowi Morawieckiemu. nielegalne, bandyckie i tak dalej. Tutaj Jednak ze wiedzą, względu że na dietę, Polacy by się wiek czy masę zainteresowali, ciała, ci, zwracam którzy uwagę również na poziom nie cukru mają we krwi. dostępu do Wtedy właśnie do proponuję telewizji nowość. Republika, to by się zainteresowali, może by ktoś im pomógł, żeby to mogli obejrzeć. A tutaj jest. A jednak ten system, dlatego właśnie nic nie wskazują, nie ma żadnych migawek, nie ma nic, po prostu, żeby naród oszukać. No to jest bardzo To nie jest nieprzyzwoite, to jest problem, straszne, nie to jest po powinien prostu. polegać tylko i wyłącznie w Ja sporze nie wiem, prawnym. o co To tu dużo już większy można mówić o faktor. Ale z kolei. zdradzie państwa. No bo jeżeli do takich rzeczy dochodzi, że nie pokazuje się woli narodu, protestów, no to to nie jest w porządku. Naprawdę, to jest posunięcie zbyt dalekie, prawda? Żeby tak traktować społeczeństwo, żeby odcinać od informacji. Bo wiadomo, że prawda, PiS robi swoje. PO będzie robić swoje. Ja to rozumiem i Tylko można to chcieć każdy wyjść chyba normalny spośród człowiek protestów myślący wie uznane o za tym, zasadne 1, że 14, każda 14, partia ale liczby stara się nowości pokazać nie miały swoje plusy, wpływu a na nie wynik minusy, prawda? głosowania. Wiesz, tak Stwierdzam ważność generalnie mówię, wyborów, ale żeby ufam możliwości odcinać, bo ostatnich nie sądzę, wyborów, żeby podjęła PiS zapełnym nie składzie pokazał Izba Kontroli protestów, Nadzwyczajnej jeśli by Sądu to robiło Najwyższego. PO. Może Umocowanie by ich krytykowali, konstytucyjnego może sądowego by ich sądu mówili, że najwyższego to oraz oni, Kontroli Nadzwyczajnej ale sprawą nie wniesień do pokazywać w prowadzenia ogóle, abstrakcyjnego to postępowania. znaczy zatajać, nie? Po prostu. I tak właśnie mówię, nie chodzi tutaj o opinię, chodzi o Ci, co zatajenie, nie mają bo mogli dostępu do powiedzieć informacji, na przykład tylko będą, mogą się ta tylko telewizja, dowiedzieć, bo która jest pod nie mogą się rządami dowiedzieć, Tuska teraz, skoro taki jest proces telewizja Info, społeczny. telewizja Polska Poza tym. Info, mogę powiedzieć, o ludzie są, nie mają racji i tak dalej, że Nie mogą powinni się dać dowiedzieć, skoro. Tuskowi jeszcze trochę czasu i tak dalej, No bo to są ale nie ma takie. nic, nie ma nic. Po prostu jest tylko ukrycie To dokumentu jasne, nie? i ogłupianie Ci społeczeństwa. ludzie No niestety to jest bardzo nawet przykre, nie prawda? potrafią dojść do No tych i kanałów, zobaczymy, co których będzie dalej. Ja słucham. tylko dalej Polega to na przejdę, tutaj będę pokazywał, co się prawdzie. dzieje dalej na antenach i kto po co pokazuje, W a kto takim nie w razie ogóle, nie mają prawda? dostępu do informacji w ogóle. Dlatego ci powtarzają, po prostu wyciszyć absolutnie i po prostu. Jeszcze raz próbuję, może na TVN się zdecyduje. Nie, nie pokazują, tylko pokazują to samo. O, może tu jakiś jest. One to będą odkryte nowości. To chyba jakiś dyplomatyczny. Zobaczymy. Kilka chwil No i temu proszę miałem uprzejmie, miejsce zasadne dalej spotkanie. mamy Dzień dobry, witam i zapraszam na Fakty po południu. fakty po południu.
bardzo istotne. To jest pierwsza wiadomość, tak, to jest ważna wiadomość. Ale później nie pokazuje transmisji z manifestacji, prawda? Zero. No już nie chcę się... Bo to jest... Strasznie. No znowu, oczywiście. Czyli jakieś informacje trzeba podawać, ale o manifestacji zero. Po prostu chcę tutaj pokazać, jaka jest tutaj straszne podejście Tuska do spraw dezinformacji społeczeństwa. Po prostu szokujące, prawda? Dla Polaków to wiadomo, że informacja, że w ogóle te sprawy przejęcia TVP były bardzo kontrowersyjne i tak dalej, i tak dalej. A w tej chwili widzimy, co zrobił. No i dlatego to jest szok, że oni nie pokazują w ogóle tej transmisji, prawda? Z tych... Do parlamentu były ważne, uznała nowo utworzona Izba Kontroli. Proszę bardzo. Nie ma wszystkie informacje oprócz manifestacji, która odbywa się w tej chwili. Bo to wszystko jest na żywo. To, co widzicie, to nagrywam na żywo. Godzinę temu prezydent Andrzej Duda ogłosił, że chce ułaskawić obu byłych ministrów, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. To wszystko. Co oni tutaj? Wielkie brawa! To najmłodsze pokolenie. Szanowni Państwo, są z nami studenci. Zapraszam Was tutaj. Dominika Kępa, studentka prawa, Pruszcz Gdański. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że jest nas aż tak wielu. Proszę Państwa, przez 20 lat mojego życia ja się nie spodziewałam, że przyjdą takie czasy. Proszę Państwa, dzisiaj w 2024 roku my musimy walczyć o to, co od roku 89 było po prostu czymś normalnym, o wolność mediów, o pluralizm medialny. Proszę Państwa, to co teraz tutaj widzimy, to bardziej przypomina sceny znane z Mińska czy z Kremla, a nie z kraju demokratycznego, jakim jest Polska. Proszę Państwa, my będziemy walczyć, nie damy się uciszyć, nie damy się zaszczuć. Jesteśmy Polakami i mamy prawo walczyć. Mamy prawo walczyć o to, żebyśmy mogli mówić, żebyśmy mogli oglądać, żebyśmy mogli robić to, na co mamy ochotę, ponieważ jesteśmy ludźmi wolnymi. Tutaj jest po prawej stronie Republika, na po prawej stronie waszego ekranu, a tutaj jest TVP Info. Czyli ktoś potem mógłby zarzucić, zarzucić mnie, jednak pokazywano, prawda? Ale proszę zobaczyć, to jest ujęcie z kamery, z dużej odległości, nie ma żadnej transmisji dźwiękowej, tylko jest web kamera. Właśnie usnęło mnie na ręce, wielkie brawa. Jest tak profesor Mikołajczyk, KKO Poznań. Zapraszam serdecznie, panie profesorze. I jest z nami emerytowany górnik, inspektor BHP, kopalni węgla kamiennego Piekary, Jerzy Smok. Zapraszam. Są z nami studenci. Dominika Kępa, studentka prawa Pruszcz Gdański i Maciej Zblewski, student prawa Starogard Gdański. Zapraszam serdecznie. Ale dziewczyny tu przygotowały dla nas niespodziankę wyjątkową i myślę, że damy im szansę. Może są się gubią w tych zmianach ekranu. Ale po prawej, proszę zobaczyć, to jest Telewizja Polska Info. Wielkie brawa! To najmłodsze pokolenie. Szanowni Państwo, są z nami studenci. Zapraszam Was tutaj. Dominika Kępa, studentka prawa, Pruszcz Gdański. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu! Bardzo się cieszę, że jest nas aż tak wielu. Proszę Państwa, przez 20 lat mojego życia ja się nie spodziewałam, że przyjdą takie czasy. Proszę Państwa, dzisiaj w 2024 roku my musimy walczyć o to, co od roku 80.
1989 było po prostu czymś normalnym. O wolność mediów, o pluralizm medialny. Proszę Państwa, to co teraz tutaj widzimy, to bardziej przypomina sceny znane z Mińska czy z Kremla, a nie z kraju demokratycznego, jakim jest Polska. Proszę Państwa, my będziemy walczyć. Nie damy się uciszyć, nie damy się zaszczuć. Jesteśmy Polakami i mamy prawo walczyć. Mamy prawo walczyć o to, żebyśmy mogli mówić, żebyśmy mogli oglądać, żebyśmy mogli robić to, na co mamy ochotę, ponieważ jesteśmy ludźmi wolnymi. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję, że jest nas aż tak wielu. Dziękuję. Pogotowie jest potrzebne. Coś się stało tu naprzeciwko. Pogotowie stoi na końcu ulicy Wiejskiej przy Pięknej. Wiola! Wiola Sasia! Gdzie jest Wiola? Leć z drugiej strony. Przepraszam Państwa. Już tutaj Wiola idzie, nasza służba medyczna. Ratownik medyczny. Jest tam zapraszamy. Jest pani doktor tutaj, Katarzyna Sójka, jak dobrze pamiętam, pani poseł. Bardzo proszę, pan Maciej Zblewski, student prawa Starogard Gdański. Wielkie brawa. Szanowni Państwo, drogie Polki, drodzy Polacy, pozdrawiam Was z całego serca. Przyjechałem do Was dzisiaj z Pomorza. Jako przedstawiciel młodego pokolenia nie zgadzam się na łamanie prawa przez obecny rząd. Uchwały zastępujące ustawy, siłowe przejmowanie ośrodków medialnych, czy chociażby wyłączanie kanałów telewizyjnych. My nie chcemy takiej Polski. Kochani, nie po to uczyli nas w szkołach, że jest prawo, Sejm, Senat, prezydent, pewien system. Uczyli nas tego, abyśmy to uszanowali. A jaki przykład daje nam obecna ekipa? Żaden. Daje nam pełne przyzwolenie na łamanie wszelkich zasad. Czy tak ma wyglądać przejmowanie władzy? Czy tak ma wyglądać przejmowanie władzy? Nie ma na to naszej zgody. Bardzo się cieszę, że jest nas tak wielu i że wśród nas są osoby, które walczyły o wolność. Właśnie, walczyły o wolność młodych pokoleń. Za to Wam bardzo dziękuję. Jestem przekonany, że to niedługo się skończy. Dziękuję. Wielkie brawa, dziękujemy. Pan profesor Stanisław Mikołajczyk. Jedno zdanie. Proszę Państwa, póki mamy takich studentów, Polska będzie wolna, piękna, silna, bogata. Będzie nasza. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękuję, szanowni Państwo, ale nie byłoby nas tutaj, gdyby nie pewien człowiek, dlatego Ruda Wrona, Orła nie... Schodzimy. Narodowy koło godziny 13 domagali się oczywiście uwolnienia Macieja Wąsika. Jest was dużo. Ja ich wszystkich nie znam, szanowni Państwo, więc będę wywoływać do tablicy, korzystając ze ściągi. Bartek Stasiak, zapraszam. Ale nie ma tego. Przecież to powinna być telewizja niezależna, prawda?